Plan Bidena. Prezydent obawia się nowej fali zakażeń koronawirus w USA. Plan Joe Bidena na zimową falę zakażeń. Pięciopunktowy plan walki z pandemią przedstawił w czwartek prezydent USA Joe Biden. Przekazał, że obawia się zimowej fali zakażeń, którą może wzmocnić nowy wariant wirusa, Omikron. Zapowiedział jednocześnie, że nie zamierza wprowadzać dodatkowych ograniczeń sanitarnych. Joe Biden zapowiedział, że jego administracja nie będzie walczyła z koronawirusem, wprowadzając lockdowny. Jak wyjaśnił, lepszymi sposobami są przykładowo szerzej dostępne szczepionki, ich dodatkowe dawki i testy. Amerykański przywódca ogłosił to podczas wystąpienia w Narodowym Instytucie Zdrowia NIH, w Bethesdzie w stanie Maryland pod Waszyngtonem. Biden oznajmił ponadto, że eksperci NIH ostrzegli go, iż zimą Amerykę czeka nowa fala zakażeń. Mam nadzieję, że w obliczu tego zagrożenia, a także nowego wariantu koronawirusa, walka z COVID-em przestanie być tak upolityczniona jak dotychczas, uznał. Odniósł się wówczas do badania, z którego wynikało, że 30% Amerykanów odmawiających dotąd zaszczepienia się, może teraz zmienić zdanie. Amerykanie otrzymają darmowe testy na koronawirusa. Prezydent przedstawił pięciopunktowy plan walki z koronawirusem w ciągu najbliższych miesięcy, skupiający się przede wszystkim na szerszym udostępnieniu dodatkowych dawek preparatów. W ramach akcji i promocji szczepień wiadomości na ten temat otrzymają seniorzy. Dodatkowo gabinet Bidena zamierza udostępnić wszystkim Amerykanom darmowe testy domowe na obecność COVID-19. Biały Dom planuje też zaostrzenie reżimu sanitarnego na granicach i wymagania testów na koronawirusa, wykonanych w ciągu 24 godzin przed odlotem, dotąd były to 3 dni. Uruchomione mają też zostać nowe rodzinne punkty szczepień i mobilne kliniki. Joe Biden zapowiedział ponadto zachęcenie szkół do zmiany polityki w sprawie COVID-19, która ma teraz opierać się na częstych badaniach narażonych osób w miejsce dotychczasowej dwutygodniowej kwarantanny. Opracowanie, Wiktor Kazanecki.